Dzisiaj zaczynamy nowy rok. Tak jak ksiądz arcybiskup Mieczysław we wstępie na mszy świętej ukierunkował nasze serca, żebyśmy mogli spojrzeć w stronę Dziewicy Marii, naszej Matki i Królowej, Pani łaskawej. Tak bardzo potrzebujemy tych łask Bożych na ten nowy rok, a wszystkie łaski Bóg zsyła na ziemię, w każde ludzkie serce, przez pośrednictwo Dziewicy Marii. Bóg Ojciec daje swoje błogosławieństwo, każdą łaskę przez ręce i niepokalane serce Marii. I nam, katolikom, i prawosławnym, i protestantom też, i wszystkim ludziom. Wszyscy jesteśmy dziećmi Bożymi i każdy dar z nieba jest darem Ojca. I tak Bóg zechciał, żeby ten dar docierał do nas przez ręce i przez serce Dziewicy Marii. I na początku roku to sobie uświadamiamy, że to jest Boża wola, taki plan Boga. Tak Bóg Ojciec chciał, aby dać nam wszystko przez Maryję. Dał nam Jezusa, Bożego Syna, naszego Zbawiciela, przez Maryję. Jakby pokazał nam Bóg, że najkrótszą ścieżką do nieba jest ta ścieżka, po której Bóg przyszedł na ziemię. Jak jeden ze świętych powiedział, Bóg wydeptał ścieżkę najkrótszą, najlepszą, najmocniejszą i pokazał nam, jak iść do nieba przez Marię. Dzisiaj rano jedna kobieta, protestantka, wyczytała, że Kościół katolicki czci Dziewicę Marię, Bożą Rodzicielkę. I zadała mi takie pytanie. Dlaczego nie Jezus, dlaczego nie Bóg, Duch Święty, Trójca, tylko Maria? A ja jej właśnie mówię, że Bóg przyszedł przez Marię. Wszystko się zaczęło przez Marię na tej naszej ziemi. Ona jest nową Ewą. Anioł nazwał, że jesteś pełna łaski i w Magnificat będzie cały świat oddawał chwałę. Maria wyśpiewuje Bogu. Chwalić mnie będzie cały świat. I ciekawa rzecz, że ci, którzy otwierają serce dla Marii, mają dobrą wolę, nasi bracia protestanci, Maria daje im łaskę zrozumienia. Ona jest oblubienicą Ducha Świętego i wyprasza Ducha Świętego łaskę zrozumienia. I mamy w Zaporożu dużo byłych protestantów, którzy modlą się już na różańcu. Maria im przyprowadziła do pełni rozumienia, czym jest Kościół, kim jest Bóg, jaka jest właśnie ta najkrótsza i najpewniejsza droga do nieba. I dzisiaj pragniemy uczcić Dziewicę Marię, naszą Matkę i Królową, i podziękować za wszystkie łaski, które otrzymaliśmy w ubiegłym roku i prosić w tym 2021, aby Matka Boża wyprosiła nam obfitość łask na każdy dzień. Nie wiemy, jaki ten rok będzie. Może lepszy, daj Bóg, a może być cięższy. Niektórzy analitycy mówią, że może się zachwiać gospodarka, mogą przyjść nowe kryzysy, nowe podziały, zły duch niesie.
Ale jak będziemy pod płaszczem Dziewicy Marii, która nas prowadzi ciągle do zdroju łask Bożych, to jesteśmy bezpieczni, to ten rok będzie dobry. Nawet jeżeli będzie bardzo trudny, ale jeżeli będziemy się trzymać naszej Matki, to on okaże się dla nas dobry. Nawet w najtrudniejszych sytuacjach Bóg potrafi, bo jest Wszechmogący, udzielić nam bardzo wielu łas. Razem z Maryją w tym roku czcimy świętego Józefa. Ojciec Święty ustanowił rok świętego Józefa. 8 grudnia się zaczął i 8 grudnia 21 roku, tego bieżącego roku się skończy. Józef jest zawsze przy Maryi. Razem z nią był w Betlejem. Prowadził osiołkę, na którym siedziała Maryja. I on pierwszy po Maryi zobaczył wcielone słowo malutkiego Jezusa. On pierwszy po Maryi usłyszał płacz Zbawiciela Świata. I jest opiekunem Kościoła w te trudne czasy, zamęty. Jest opiekunem rodzin. Jest podporą rodzin. Jest tym, który wyprasza dar czystości dla naszych serc. Serce Marii i serce Józefa. Czyste serca. Dlatego Bóg wybrał właśnie jego, aby był opiekunem i tym, który we wszystkim podtrzymywał Dziewicę Maryję. Widziałem takie na Boże Narodzenie, ktoś mi przysłał. Statuetka wyrzeźbiona. Dziewica Maryja śpi po narodzeniu Syna Jezusa, a Józef trzyma malutkie dziecko, bawi go, żeby się nim zająć. Z taką miłością patrzy na to dzieciątko. Bardzo głęboka treść. Józef od momentu, kiedy anioł mu we śnie powiedział, że twoja żona Maryja urodzi Syna Bożego, że jest on Synem Bożym. Jak tradycja Kościoła mówi, Józef pobiegł do Maryi, do domu, z samego rana ukląkł, oddając cześć Dzieciątku Jezus, które rosło pod sercem Maryi. I tak do końca swojego życia. I dlatego święty Józef rozumie wszystkie sprawy, te nasze ludzkie i te materialne problemy. Pamiętam, jak budowało się Kościół w Zaporożu. Trudno było zdobyć jakąś pomoc. A biskup świętej pamięci Paderski Stanisław mówi, módl się codziennie do świętego Józefa. On pomaga nam. I doświadczyłem tego, że w różnych trudnościach materialnych święty Józef przychodził z pomocą. I rodziny, które też czasami były na granicy rozpadu, przez wielką modlitwę do świętego Józefa ocalały. On wie, co to jest rodzina. On wie, jak pomóc nam stać się podobnymi do tej najpiękniejszej rodziny z Betlejem, z Nazaretu, do rodziny, która teraz z nieba zsyła nam ogromną łaskę. Pokój, którego tak bardzo oczekujemy tam na wschodzie, tam na tym terenie, gdzie od początku, od Majdanu, jest niespokojny. Chociaż mało się już w mediach mówi, ale tam jeszcze pokoju nie ma. Tak bardzo tego pokoju potrzebujemy. Potrzebują nasze serca, rodziny,
Terytorium konfliktu przechodzi przez ludzkie serce. Ja znam rodziny w Zaporożu, które się rozpadły, jak zaczęła się wojna, bo ktoś się poczuł bardziej związany z Rosją, ktoś bardziej z Ukrainą i się rozeszli. Zobaczcie, jak zły duch przez konflikt, przez wojnę niszczy, co tylko się da. Są tacy, że nawet nie rozmawiają na klatce schodowej, w podjezdni, nie obsiadają sobie. Dlatego, że jedna rodzina sąsiadów trzyma jedną stronę, a tamci deklarują siebie jako sympatycy drugiej strony. I dlatego tak bardzo jest potrzebny nam pokój. I dzisiaj, pierwszego dnia Nowego Roku, Kościół prosi o pokój. Modlimy się o pokój w całym świecie. Jest wiele miejsc zapalnych. Też czytałem ostatnio zdanie jednego z analityków politycznych, który powiedział, że gdyby nie pandemia COVID-19, to prawdopodobnie rozpętałaby się wojna, globalna wojna, straszna. I że ta pandemia zaczynała pewne mechanizmy ekonomiczne, gospodarcze, ale także i polityczne. Że jakby wszystko w pewnym sensie zamarło, zostało zamrożone. A więc Bóg pisze naszą historię, my razem z Nim i Bóg bardzo chce nas uratować w tym trudnym czasie. I na wszelkie sposoby nam pokazuje, że chce nas podźwignąć z dołu zagłady, w który weszliśmy przez nasze złe życie. I dlatego mamy Maryję, Królową Pokoju. Pod takim imieniem objawia się w Medjugorje. Mamy świętego Józefa, męża pokoju. Mamy świętych patronów. W wielu miejscach jest tradycja losowania świętych 1 stycznia, patronów na cały rok, że ten święty, którego wylosujemy, tak naprawdę on sam wybiera sobie nas, żeby się opiekować nam. I dzisiaj ja bardzo dziękuję Bogu, że mogę być razem z wami tutaj. Dziękuję za możliwość głoszenia tego słowa. W moim sercu jest wielka radość z tego tytułu, że mogę tak zza ołtarza uroczyście wypowiedzieć to, co leży na sercu bardzo wielu moich przyjaciół, znajomych. Począwszy tam od Doniecka, Zaporoża, aż tu, po Lwów, przez Kijów, Zakarpacie. Wielkiego szacunku i miłości dla solenizanta dzisiejszego dnia. Ukraina otrzymała w osobie metropolity naszego księdza arcybiskupa Mieczysława wielki dar z nieba. Jest to dar dany od Ojca przez Maryję. Dar, przy którego przekazaniu w duchowym sensie pośredniczył i pośredniczy wielki święty Jan Paweł II. Pamiętam kiedyś, jak byliśmy z kolegami na rocznicy święceń kapłańskich, jak Ojciec Święty Jan Paweł II z jaką miłością wypowiadał imię naszego metropolity. Ja, dla mnie ten dźwięk głosu papieża, który mówił Mieciu, z taką miłością, z taką dobrocią i patrząc, przyglądając się na posługiwanie arcybiskupa w Ukrainie, widzę, że ta dobroć to miłosierdzie Boże, które jest w sercu naszego metropolity, jest w Ukrainie. To jest największy dar. I dlatego ja wiele razy
подкреслюю, це найбільший дар для Кощова, особа нашого митрополіта, який дотикав святого Яна Павла II, одного з найбільших святих в історії. Боже, ще вказує, що найбільший. Тіле дару, тіле вас, от так співпрацював з Паном Богом в такій милості, в такій доброті. Приказував тіле добра від Пана Бога, так кохав Марію, і так кохав теж людей і своєго секретаря, помічника, який допомагав, щодо в тих останніх літах, коли трудно було самому собі фізично сенсі радити. Дотого Отець Святий Ян Павел II підтримує зараз, так як колись арцибіскуп Єжисов підтримував Отця Святого, так з такою мощю ще більшою зараз, а мощ з неба Отець Святий підтримує арцибіскупа, найважнішого католіка в Україні. Я то завжди підкреслюю. Найбільший дар, який Кощу отримав, ажеби зростати тут на тих теренах. І дlatego, дорогі księża арцибіскупі, прошу прийняти вирази великої милості цілого люду Божого. Як ще довідали мої там парафіани з нашої дієцезі, знайомі, що я не до Львова, на Новий рік, і прошу поздоровити з таким великим шацунком і з великою милостю до księдза арцибіскупа. І приказує тę całą доброць і милость людських серц, które słuchając księdza arcybiskupa, zrastają w wierze, nadziei i miłości. Także i my, biskupi, widzimy, jak w konferencji, jaki to jest wielki dar dla naszej konferencji biskupów. Doświadczenie, kompetencja. Widział dużo tam Watykanu. I dlatego potrafi spojrzeć na Kościół, na całą Ukrainę, na wszystkie aspekty, oczami bardzo szeroko otwartymi i szerokim sercem. I to jest właśnie ten wielki dar, za który dziękujemy. I niech Matka Najświętsza, Boża Rodzicielka, i ta, której Ty zaufałeś, i święty Józef, i wszyscy święci patronowie, niech Cię prowadzą ścieżkami pokoju, radości, w dobrym zdrowiu cały 2001 rok i Twoje błogosławieństwo niech nas wszystkich umacnia. Amen.